Wszedł sobie zegar z Polski. Dobra, jakoś go trzeba otworzyć. Dobrze zapakowany był. Już prawie. Dzisiaj metron z 1984 roku. Bardzo ładnie zachowany egzemplarz, a to dlatego, że no on ma niecałe 40 lat. Ani te złocenia nie są powycierane. On jest po prostu brudny i wymaga czyszczenia. Tak poza tym powinno być z nim wszystko okej. Okay. A czy on w ogóle dzwoni? Aha. Ale co z tą wskazówką? Wystarczy tylko tę oś docisnąć. Odkręcimy sobie ten mechanizm. Tu są takie dwie śruby. Identyczne jak pionizery w zasadzie, tylko chyba krótsze. Tak jak poprosiłem, żeby do transportu zabezpieczyć no taśmą malarską chociaż. I żeby ten wychylnik, żeby tutaj wszystko to, co się kołysze, no żeby przede wszystkim nie zerwała się ta zawieszka wahadła. Mechanizm jest w bardzo dobrej kondycji, a to dlatego, że on nie był praktycznie używany z tego co widzę. Żadne łożysko nie jest wytarte na pierwszy rzut oka. Numer serii, rok serii, typ mechanizmu M58. Trzeba będzie młotki nastawić i cały mechanizm po prostu umyć. Tutaj jest spakowane jeszcze w stretch wahadło. Umyć to wszystko i będzie picuś glancuś. Zegar był trzymany w wilgotnym, bo trochę rdzy powychodziło. Tylko, że jakoś co muszę przytrzymać, żeby mi gąk nie poleciał, bo ciężko się filmuje i kręci. Dobra, gąk zdjęty, teraz będzie można myć skrzynkę. Jeszcze tylko drzwiczki odkręcić i tą klapkę inspekcyjną. To jest fajne właśnie w tych późniejszych metronach, że po pierwsze ani nie są zużyte, b są dobrze wykonane i tercio są lekkie, fajne i przyjemne w serwisowaniu. Skrzynka leci do mycia. Już wymyte. Drzwiczki oporządzone. Później je zawoskuję, żeby ten kolor po myciu utrwalić. Co ciekawe, to chyba jest szkło, a nie plexi. Umyję sobie izopropanolem, żeby nie było takich smug po ściereczkach czy coś. Trzeba się zająć mechanizmem, czyli należy odkręcić śruby mocujące mechanizm do sanek, wskazówki odkręcić, odczepić tarczę, odkręcić bębny i zająć się resztą. No dobra. Ta-da. O. I wszystko. Teraz może iść to do mycia. Odkręcimy sobie przy okazji to. I teraz ładnie zapakujemy sobie do koszyczka na myjkę ultradźwiękową. Właśnie już gimbala nie chce mi się włączać. Jak otwieram sprężyny? Śrubokręt do maszyn do szycia. Ta-da. I o to chodzi, że taśma sama w sobie chyba nawet nie była oliwiona. Jest po prostu czysta. Można jakoś tu później zaaplikować smar. No i też jeszcze można zdjąć tę sprężynkę, która nam przetrzymuje oś minutową. To jest oś minutowa, a to jest koło minutowe. Koło osi minutowej. Dlaczego jest to tak rozwiązane? Dlatego, żebyśmy mogli swobodnie kręcić sobie wskazówką minutową. Ona nie jest na sztywno połączona, tylko tu jest właśnie taka sprężynka, która przychodzi nam z tej strony. Oczywiście oś się tam wsuwa. Mamy oś, sprężynkę i tutaj jest specjalna taka jeszcze blokada, czyli kawałek pręcika. I to w zasadzie wszystko. To teraz tak. 10 minut starczy i myk. Niech chwilę teraz to odtaje sobie, ta benzyna odparuje i dopiero to zabiorę do siebie, żeby mi po pierwsze nie capiło, no i żeby w ogóle to sobie doschło. Tak postanowiłem zaolejować i na razie pokryłem to warstwą oleju, później nadmiar zetrę. Zegar w częściach, teraz trzeba będzie to wszystko naoliwić. Jak ja to robię? Jeżeli sprężyn nie wyjmuję z bębnów, tylko je po prostu te dekle otwieram. Jak dekle zaprasowuję? Tu albo się przydaje imadło i trochę sprytu, ewentualnie dwa ściski stolarskie, takie nowoczesne, z gumowymi jakby tymi szczękami. Teraz tak, jeżeli nie wyjmuję sprężyny ze środka, bo uważam, że jest na tyle czysta, po prostu wpuszczam kapkę oleju wazelinowego, który służy do oliwienia maszyn do szycia. No jest on i wydajny, i tani, a myślę, że tu nic lepszego do sprężyn nie potrzeba, tak mi się wydaje. To wpuszczam trochę i ewentualnie używam jeszcze wazeliny technicznej, którą smaruję sobie dekle i w środku bęben, taką cieniuteńką warstwą, i ewentualnie nacieram taśmę. Co zatem z oliwieniem i składaniem reszty? Zastosowanie encyklopedii dzisiaj. Po prostu robimy sobie podstawkę, na której opieramy płyty. Co z oliwieniem? Przydadzą się, no kupiłem kiedyś na jednym z słynnych portali zakupowych takie oliwiaki.
różnych wielkości dedykowane i do zegarów, i do zegarków. A co z oliwieniem samych łożysk, palet wychwytu, części, gdzie pracuje łożysko i jakaś oś? Używa się różnych oliw, nie smarów, oliw, które mogą być tanie, mogą być drogie, mogą być naturalne, syntetyczne. Oczywiście marzeniem każdego zegarmistrza jest używanie produktów firmy Moebius albo Novostar. One są drogie, te oliwy. Dla przeciętnego właśnie takiego szeregowego pasjonata zegarmistrza myślę, że w pełni olej 701 myślę, że się całkowicie sprawdzi do tego typu mechanizmów. Można też wykorzystywać olej wazelinowy, czyli ten już wspomniany do maszyn do szycia, bo jest to do mechanizmów precyzyjnych. On po prostu starcza na krócej. Co ile się oliwi mechanizmy? Z tego, co kiedyś tam wyczytałem, to taki olej do maszyn do szycia starcza niby na 2 lata, a 5 do 10 starcza zwykły olej. To są właśnie te takie okresy, w których należałoby tam naoliwić zegar czy coś, a co 10-15 lat należałoby go wyczyścić. Jeżeli się mylę, jeżeli coś chcecie, drodzy zegarmistrzowie i pasjonaci zegarmistrzostwa, dopowiedzieć, chętnie wysłucham, bo oliwienie, no to ja mówię, raczej na czuja robię niż tak z pewnym warsztatem wypracowanym. Oliwi się tyle, aby się z łożyska ogólnie to nie wylewało, żeby mechanizm nie pływał. Nie oliwi się zazębień, bo one muszą pracować na sucho. Żadna wiskoza nie może je dodatkowo zlepiać. Młotki są ustawione tak, żeby one ładnie wybijały godziny, bo teraz będzie... Myślę, że będzie ok. Kolejny metron zrobiony. Prezentuje się świetnie, chodzi wzorcowo. Bardzo się cieszę, to była przyjemna renowacja. Fakt, że ten konkretny egzemplarz wisiał nad piecem, dlatego wypaczył się dół plastikowej obudowy. Niemniej jednak sam zegar po prostu chodzi dobrze, dobrze odmierza czas. Niezawodnie chodził cały tydzień, no bo miałem okazję go sprawdzić. Także to mnie bardzo cieszy. Kolejny metron, nie wiem który, ruszył, jest zrobiony. I no, pozdrawiam serdecznie jego właściciela, no i niech służy.